Marki Bike Show to wydarzenie, które zorganizowano na oficjalne otwarcie Pump Tracka, który powstał w sierpniu. Na dzisiejszą imprezę zostali zaproszeni najlepsi zawodnicy światowi i polscy, m.in. Dawid Godziek, Szymon Godziek, Adam Gosowic i Marcin Rob. Prowadzącą osobą jest kultowy Nepel, że tak powiem. Impreza dzisiaj potrwa do godziny 18, więc pełno wrażeń na Pump Tracku. Pełno atrakcji na Pump Tracku oraz na skoczniach, gdzie cała czołówka będzie pokazywała, co potrafi. Głównym punktem wydarzenia były pokazy tak zwanego dirt jumpingu. Dirt jumping wywodzi się, jest dziedziną kolarstwa górskiego, polegającą na jak najdłuższym spędzaniu czasu w powietrzu i wykonywaniu wszelkiego rodzaju ewolucji. W skład sceny dirt jumpowej wchodzi treningi na Pump Tracku oraz skoki na opach. Generalnie zasada polega na tym, że im dłużej, im wyżej, im dalej skoczymy, tym lepiej. Aby osiągnąć obecny poziom umiejętności, zawodnicy uczestniczący w pokazie musieli poświęcić wiele lat ciężkich treningów. No to są lata treningów. To, co tutaj pokazujemy, to już są zaawansowane triki i my uczyliśmy się tego od lat. Ja na rowerze jeżdżę ponad 10 lat już i no to poświęciliśmy całe swoje życie temu i nie jest łatwo. No, warto dodać do tego, co Szymon powiedział, że nasz trening nie składa się tylko z jazdy na rowerze, ale też różnych innych aktywności fizycznych, chociażby jak akrobatyka, trampoliny, takie rzeczy. To nam pomaga w przyszłości dojść do trików, które sprawiają nam najwięcej trudności. A co sądzą o mareckim Pump Tracku? Pump Track tutaj w Markach jest na wysokim poziomie, bardzo ładnie wykonany, różnorodna. Co go wyróżnia, to różnorodność linii. Można sobie robić tak zwane transfery, czyli przeskoki z jednej przeszkody na drugą, co sprawia, że ten tor jest urozmaicony i można w nieskończoność się na nim bawić. A czy jest to szybki tor? Tak, jest bardzo szybki i bardzo płynny. Zresztą było to widać, myślę, po naszych przejazdach. No jeden w sumie z lepszych pump tracków, na jakim przyszło mi jeździć. Pump track to atrakcyjna forma rozrywki, ale jak pokazał czas od jego otwarcia, może powodować urazy. Dlatego wyjątkowo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Na Pump Tracku można już sobie zrobić kuku, dlatego przede wszystkim trzeba mieć kask na głowie, to jest najważniejsze. Później można skorzystać jeszcze z ochraniaczy na kolana, na piszczele. Przede wszystkim trzeba uważać na to, co się robi i nie przeceniać swoich możliwości. Druga podstawowa zasada to w momencie, kiedy zatrzymujemy rower na torze, trzeba jak najszybciej opuścić ten tor, ponieważ zawodnik, osoba trenująca może najechać. Trzecia rzecz, trzeba mieć niestety dopasowany dobrze rower, by nie następowały, że tak powiem, upadki niekontrolowane. Wiadomo, nie każdy potrafi na tego typu obiektach się poruszać. W Markach jest to nowość, dlatego przy każdej okazji, szczególnie przy tej imprezie, przypominamy, że na tor tego typu, nie tylko w Markach, ale w ogóle na tego typu tory, kask jest absolutnym minimum, żeby można było z niego korzystać. A kto był inicjatorem powstania Pump Tracku? Kolejna inwestycja, która została zgłoszona przez mieszkańców, a później w ramach głosowania wybrana. No i dzisiaj jesteśmy, no, można powiedzieć, na takim oficjalnym otwarciu, natomiast od kilku tygodni to miejsce, czyli zbieg ulicy Grunwaldzkiej i okólnej tętni życiem od rowerzystów, którzy ten tor bardzo intensywnie wykorzystują. Autorami tej inicjatywy są mieszkańcy Marcin Kudlak i Adam Lis. Budowa toru rowerowego otrzymała trzeci najwyższy wynik w głosowaniu w ramach mareckiego budżetu obywatelskiego w 2016 roku. A jak jeździ się na mareckim Pump Tracku? Owszem, korzystałem. Jest naprawdę dosyć ciekawe urozmaicenie naszych pięknych marek. Pump Track to jest bardzo fajne, przed jak na weekendy można sobie tutaj podjechać i pojeździć i naprawdę jest bardzo fajną formą rozrywki. A czy tor jest skomplikowany, trudny? Czy tor jest trudny? Znaczy, jest dość łatwy. Jak sama nazwa wskazuje, na Pump Tracku nie trzeba pedałować, wystarczy pompować. I właśnie fajne jest to, że jak są te górki, wie pan, to tam można bez pedałowania i tak wystarczy tylko. Czy każdy może korzystać z Pump Tracka? Generalnie nie ma ograniczeń wiekowych. Korzystać z Pump Tracka może każdy rowerzysta, który jest do tego przygotowany. Należy pamiętać, że tor, który został wybudowany w Markach, jest dosyć skomplikowanym torem dla ludzi, którzy mają odpowiednie umiejętności.
nie można wysyłać dzieci, które nie potrafią jeździć albo uczą się jeździć, albo uczyć dzieci jeździć na pump tracku, które dopiero to otrzymały rower. Pamiętajmy, że każdy użytkownik mareckiego pump tracka koniecznie musi zaopatrzyć się w kask ochronny, a najmłodsi rowerzyści powinni korzystać z toru rowerowego pod opieką dorosłych.